Raz, dwa. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się z okazji rozmowy dotyczącej zwierząt, poezji, kryzysów, różnych relacji ludzko-zwierzęcych i przyrodniczych. Będę rozmawiała przedstawię może bardzo króciutko nasze rozmówczynie. Przede wszystkim najbliżej siedzi obok mnie Małgorzata Lebda, poetka, fotografka, naukowczyni, autorka przede wszystkim tomów poezji, z których ostatni, zdaje się, zbiorczo podsumowuje wszystkie jej dokonania, a nazywa się Sprawy Ziemi. A przedostatni z tych Sny Unker Merkerów zdobył liczne nominacje do licznych nagród. Joanna Bednarek, pisarka, tłumaczka, akademiczka, filozofka, badawczo zajmuje się różnymi politykami wykluczeń, najogólniej mówiąc. Z takich książek, które z powodu których Joanna znalazła się wśród naszych gości, to najważniejsza książka dla nas dzisiaj w tym kontekście to Życie, które mówi, nowoczesna wspólnota i zwierzęta, wydana w 2017 roku. Zdaje się twoja ostatnia książka do tej pory. Teoretycznie. I łączymy, teoretyczna, tak, bo jeszcze wymieniłam, powiedziałam to, Joanna jest również pisarką. I łączymy się z panią Anitą Jarzyną, również badaczką literatury, zwłaszcza z zakresu literatury, zwłaszcza z poezji XX wieku i jeszcze zwłaszcza z studiów zwierzęcych i studiów nad zagładą. Autorką również interesującej nas bardzo książki w kontekście naszej rozmowy, mianowicie Postkojne zwierzęta i poeci, studia wybranych przykładów w literaturze polskiej. Bo rozmawiać będziemy zasadniczo o podmiotowości, komunikacji, języku zwierząt na różnych przykładach literackich. Będę panie prosiła o odwołanie się do różnych przykładów. Natomiast chciałabym, żebyśmy na samym początku skoncentrowały się na takim najbardziej negatywnym aspekcie tej relacji ze zwierzętami, ludzkiej relacji ze zwierzętami, która podpowiedziałaby nam być może pewną optykę, być może pewien horyzont naszych rozważań, bo chciałabym na początku odnieść się, czy przytoczyć tak zwaną małpią opowieść, od której Alan Weissman, autor książki pod tytułem Świat bez nas, zaczyna też swoją opowieść i to jest opowieść o plemionach nad Amazonią, plemionach Indian nad Amazonią, którzy od lat 90. właściwie są pod opieką UNESCO i otoczeni są, jak mówię, opieką, ale też różnymi regulacjami, które mają na celu i ożywienie ich kultury i języka, a do dzisiaj ci Indianie właściwie mieszkają zupełnie inaczej niż my, bo dalej na drzewach, dalej splatają pnącza i próbują w pewien sposób pozostać na uboczu cywilizacji, ale w inny sposób absolutnie nie, ponieważ cywilizacja zagarnęła ich bardzo okrutnie, właściwie likwidując ich społeczność w zupełności. Jak się domyślamy, ma to oczywiście miejsce z różnymi postkolonialnymi i kolonialnymi działaniami Europejczyków w dorzeczu Amazonii, związanych właśnie z kauczukiem, po który tam się Europejczycy udawali. A efektem tego jest taka sytuacja, w której to Indianie Zaparro, bo o nich Weissman mówi, właściwie witają XXI wiek, jak on to nazywa, na haju i w oparach alkoholowych. Zaparro dożyli co prawda XXI wieku, ale powitali go na rauszu i tacy już pozostali, podczas gdy należeli do najliczniejszych plemion Amazonii jeszcze dwa pokolenia wcześniej i las, w którym mieszkali, wykarmiał ich wszystkim. No a potem, jak mówi Weissman, przyszedł Henry Ford i Europejczycy szybko wyruszyli w górę każdego nadającego się do żeglugi strumienia.
I Zaparo właściwie dzisiaj stanowią taką enklawę, enklawę społeczności, która nie jest w stanie pozostać na swoim terenie i wyżywić się ze swojego terenu i zjadają, jak oni to nazywają, swoich przodków, mianowicie małpy. I tutaj to jest największa niedola, największe cierpienie właściwie z tym związane tego plemienia. Ale chciałabym tą historię potraktować właśnie jako taką metaforę tego, że metaforę naszego gatunku ludzkiego właściwie, tego, że my stanowimy zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale też dla samych siebie. To znaczy, że mówienie o relacjach ludzi ze zwierzętami to nie jest mówienie tylko o masowych morderstwach zwierząt, to nie jest mówienie tylko o hodowlach przemysłowych czy udomowieniu jako procesie systemowej i regularnej przemocy, ale to też jest mówienie o takiej perspektywie również wykluczenia i masowej eksterminacji, zanikania ludzi. I w związku z tym chciałabym zadać wam pierwsze pytanie, które jest pytaniem bardzo ogólnym, ale które jest pytaniem trochę o tonację emocjonalną wszystkich rozważań związanych z właśnie naszą relacją z ekosystemem, z planetą. Skoro wiemy, że stanowimy zagrożenie dla planety i życia na niej, to jak w takiej sytuacji patowej, absolutnie bezwzględnej, wydawałoby się nie dającej szansy na żadną nadzieję, podejmować jednak jeszcze jakieś działania? Takie pytanie na otwarcie, zamykające paradoksalnie. Pani Anito, jeżeli Pani mogłabym prosić, bo tutaj będzie Pani na warunkach faworyzowanych uczestniczyła w naszym spotkaniu. No, powiedzmy, chociaż kto pierwszy mówi, to zawsze ma gorzej, prawda? To znaczy, w ogóle ta opowieść, którą pani przytoczyła, jakoś mi się kojarzy z nie tak nowym przecież wierszem Woroszylskiego, Zagłada gatunków, który pokazuje, że no właśnie to jest wiersz 67 roku, pokazuje, że tak samo jak zabijamy te gatunki, tam on wymienia bizony między innymi, ale nie tylko, tak samo wybijamy siebie nawzajem, czyli właśnie mówi o etnobójstwach. Do tego wiersza można swoją drogą mieć różne zastrzeżenia do jego rozpoznań, ale w jakimś sensie myślę, że to jest, jeśli pytać o takie literackie pierwsze skojarzenia czy egzemplifikacje, to byłoby być może to z mojej strony, tak myślę. Jeśli chodzi o pytanie o tonację emocjonalną i o to, jak mówić, to oczywiście, znaczy, z jednej strony niewątpliwie musimy mówić o tym, że jesteśmy, że od nas wychodzi opresja i być może właśnie tak jak o tym sobie pisałyśmy, że być może musimy wyginąć, żeby wrócił balans, o ile to jest możliwe, bo to też jest duża wątpliwość. Z drugiej strony ja mam też pewne wątpliwości co do tego, czy należy mówić tylko, koncentrować się tylko na przemocy. To znaczy, kiedy koncentrujemy się tylko na przemocy, stawiamy zawsze te inne gatunki pozaludzkie, czy nie zawsze, ale jest takie ryzyko, że one staną się, że dojdzie do wtórnej wiktymizacji, mówiąc w największym skrócie. Będziemy je umieszczać w pozycji ofiar, będziemy o nich myśleć jako o ofiarach, i ich potencjalna sprawczość będzie przysłaniana przez tą pozycję, w jakiej je ustawiamy w rozmaitych przedstawieniach, czy to literackich, czy jakichkolwiek narracyjnych, czy w takich dyskusjach. Więc wydaje mi się, że bardzo istotne jest jednak, żeby przy podkreślaniu tej pozycji, właśnie jaką my zajmujemy, jaką zajmuje nasz gatunek, jednocześnie nie zapominać, że nie możemy stawiać zwierząt wyłącznie w pozycji ofiar. Ja sama myśląc o tym i pisząc na ten temat bardzo
bardzo też się z tym mierzę, żeby samej też tego nie robić, bo wiem, jak to jest, jak to łatwo czasami właśnie pisać w ten sposób o zwierzętach, co w zasadzie sprawia, że umacnia się być może te relacje zastane. Może na razie tyle bym powiedziała. To jest trudne pytanie, ale myślę, że paradoksalnie chyba należałoby się przede wszystkim nie bać, bo oczywiście jakby prawda jest taka, że ogrom tego cierpienia, które spowodowaliśmy już i które powodujemy nadal, no jest przytłaczające. Tak? To jest, gdyby rzeczywiście sobie uświadomić, co robimy, no to po prostu przygniotłoby to nas i prawdopodobnie byśmy musieli to wyprzeć. I tak robimy. I właśnie chodzi o to, żeby jakoś wyjść z tego mechanizmu, znaczy wiedzieć jakby na poziomie intelektualnym, co robimy i że trzeba przestać, ale jednocześnie w sensie etycznym. I tutaj chodzi mi o to, co możemy my praktycznie zrobić, kiedy chcemy zrobić coś dobrego dla zwierząt. I wiadomo, że jeżeli nie możemy przejść na weganizm, to chociaż zrezygnujmy z mięsa, albo chociaż jedzmy mniej tego mięsa. I oczywiście to nie jest to, co należałoby zrobić, ale jeżeli można zrobić chociaż tę odrobinę, to należy ją zrobić. I nie przejmować się, że o, ja nie mogę zrobić wszystkiego, nie mogę być absolutnie czysta pod względem wykorzystywania zwierząt. To lepiej, no to właściwie nie ma sensu, bo nie mogę zrobić tego wszystkiego, więc lepiej nie robić nic. Więc myślę, żeby po prostu pamiętać o tym. I to samo dotyczy też pisania. I tu myślę, że to jest ważne, że o zwierzętach napisano bardzo dużo i oczywiście można by tę literaturę czy te teksty non-fiction gdzieś tam zdyskredytować jako takie oparte na czystej ludzkiej projekcji czy na zawłaszczaniu zwierzęcia, ale mam wrażenie, że to nie jest ta droga, że też to poszukiwanie czystości, ta idea, że my nie możemy dotrzeć do wewnętrznego świata zwierzęcia, więc lepiej w ogóle nie pisać o zwierzętach. Tak? Powinniśmy pisać. I pytanie, jak, oczywiście jest trudne, ale właśnie, żeby się nie bać. Tak? To jest trudne pytanie, ale myślę, że chyba jedno z najważniejszych pytań. Co robić, żebyśmy właśnie nie tylko teoretycznie rozmawiali o tym temacie, ale też naszym widzom mogli podpowiedzieć właśnie, co robić. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć tylko właściwie jedno, coś, co jest dla mnie niezwykle ważne i widzę, że działa, że mogę tym wpływać na innych ludzi, to jest przede wszystkim pisanie, tak? To jest wysyłanie komunikatu, który może spotkać się właśnie z jakimś odzewem. Ja mam takie wrażenie, że mówiąc w ogóle właśnie o sprawie zwierząt, musimy też, albo inaczej, chciałabym, żebyśmy podkreślali, że to nie jest tylko i wyłącznie sprawa zwierząt. To jest sprawa też ludzi, sprawa kryzysu klimatycznego, żeby pokazać, żeby zwrócić uwagę na to, że to są naczynia połączone. To, że my jemy 3 razy więcej mięsa niż, mówię o Europejczykach, niż mówią raporty zdrowia, ile powinniśmy jeść, to jednak jest jakoś symptomatyczne. I co chciałam jeszcze dodać, że to ciekawe, co tutaj Aniu powiedziałaś o tym, że właśnie my też działamy na swoją niekorzyść, taką ludzką. Ten przykład, o którym powiedziałaś, jest niezwykle ciekawy, ale przyszło mi teraz na myśl, właściwie wczoraj spacerując po Wrocławiu, który jest takim miastem, mam wrażenie, bardzo dobrym do spacerowania, przyszła mi do głowy książka Rebeki Solnit Ze włóczęgi i taki fragment w tej książce, który udowadnia i pokazuje na przykładzie wielkich metropolii, że my zabieramy sobie przestrzeń do spacerowania, że my zabieramy sobie miejsce do bardzo takiego naturalnego gestu, którym jest po prostu spacer, który pozwala nam też być, że tak powiem, w zdrowiu. I przyszło mi na myśl, że właściwie dokonujemy takiego zamknięcia się sami w klatkach, jeśli już mamy mówić o tych takich metaforach związanych ze zwierzętami. Więc
co robić, pisać, mówić o tym, ale też komunikować te sprawy związane ze zwierzętami poprzez inne środki wyrazu, poprzez inne sztuki, poprzez dyskusje. I jeszcze tylko powiem o tym, dzisiaj też miałam taki moment zastanowienia się nad tym, jak komunikować, bo byłam na lekcji poetyckiej w Brzegu, gdzie przede mną grupa licealistów zapytana w ogóle o poezję, o możliwości poezji, o możliwości literatury, miała duże problemy, ale później jakby odkryłam dlaczego, bo oni czytają taką literaturę, która, przepraszam, ale mnie również w liceum nie zachwycała, która nie mówiła mi dużo o świecie, która mówiła mi o jakichś patriotycznych gestach, o czymś bardzo zadufanym, więc odwołując się z kolei do innego przykładu, profesor Bralczyk miał taki wspaniały wykład, w którym zatytułowany Jak mówić, żeby nas słuchano? I w kontekście naszej dyskusji ja w ogóle chciałabym nam zadać też pytanie, jak mówić, żeby nas słuchano o tych zwierzętach? I też właściwie trochę jak pisać, żeby nas słuchano? O zwierzętach, to wszystkie urządzenia przestają funkcjonować. O edukacji ekologicznej, o edukacji środowiskowej pewnie mogłybyśmy mówić bardzo, bardzo dużo. I o tym, jak mówić na temat zwierząt, pewnie też i zaraz będziemy się nad tym zastanawiały. Natomiast gdybym chciała jeszcze tylko wrócić do tego, o czym mówiła pani Anita i Joasia, to znaczy, że właśnie w ramach takiego ogromnego cierpienia, znaczy, jeżeli ludzie zaczynają interesować się sprawami zwierząt i rzeczywiście widzą, jak to wygląda obyczajowo, cywilizacyjnie, kulturowo, nie wiem, jeżdżą za tymi transportami na przykład zwierząt, które są wysyłane do rzeźni, to rzeczywiście można w ogóle wpaść w taki rodzaj absolutnej depresji, takiej jakby bezwoli działania. Tak? Znaczy tutaj w tym momencie jest jakiś rodzaj takiego odpadnięcia w ogóle od cywilizacji, znaczy jakiejś takiej niechęci w stosunku w ogóle do ludzkiego gatunku, prawda? I to jest jedna strona tego. Druga natomiast to są takie fantazje z kolei o zemstach zwierząt, prawda? I tym też jest wypełniona literatura, bo nie wiem, chociażby koronawirus, prawda? Też funkcjonuje jako choroba, która jest związana z... To chyba nie jest do końca fantazja, prawda? Czyli i AIDS, i koronawirus, i wszystkie takie odzwierzęce choroby zaczynają funkcjonować jako te, które są związane z hodowlą przemysłową zwierząt, z tym, w jaki sposób zwierzęta krzyżują się ze sobą, jaki jest ich stan w ogóle życia i miejsca, w którym przebywają. No więc tutaj trzeba by zbalansować, tak jak mówiła pani Anita, pomiędzy taką właśnie jakimś ustawieniem zwierząt na pozycji wyłącznie ofiar i ustawieniem ich z kolei na pozycji jakiejś takiej zupełnie super sprawczej siły, prawda, które doprowadzą do wyginięcia cały ludzki gatunek. Jak już jesteśmy przy komunikacji, obracamy się właściwie ciągle w takim kręgu literacko-znakowym, semantycznym i związanym z porozumieniem i z wymianą znaków, wymianą informacji, to może przejdźmy rzeczywiście do zasadniczego naszego dzisiaj punktu spotkania, mianowicie do czegoś, co się wiąże i z podmiotowością zwierząt, i z ich właśnie sprawczością, z ich emocjonalnością, z tym, w jaki sposób mogły one by się pojawić na nieco innych prawach ludzkich społecznościach, tworząc też własne społeczności. Czyli może do tego, o czym Joanna pisała w takim bardzo nowatorski, dla mnie niezwykle oryginalny sposób, mianowicie o komunikacji zwierząt. Mamy bardzo różne stanowiska na temat tego, czy zwierzęta się komunikują ze sobą, ewentualnie czy w ogóle można mówić o komunikacji i języku zwierząt. Bardzo grubo zarysowując tę perspektywę, można powiedzieć, że są tacy, którzy uważają, że właśnie mowa, porozumiewanie, znaki to jest domena ludzka i że tutaj to jest właściwie wyróżnik gatunku ludzkiego. I nie ma mowy i nie powinno w ogóle się mówić o komunikacji i języku zwierząt w takim samym sensie, w jakim się mówi o
o kodowaniu znaków przez gatunek ludzki. Drugie, zupełnie inne stanowisko, które prezentuje między innymi Joanna, jest takie, które mówi, że właściwie życie samo jest po prostu jest semiotyczne, że kod DNA nie jest kodem mechanicznym, tylko właśnie kodem semiotycznym i w związku z tym należy raczej zmienić pojmowanie i postrzeganie tego, czym jest język ludzki, a nie dokonywać takiego ostrego cięcia między człowiekiem a zwierzęciem. Joasiu, gdybym cię mogła prosić o takie króciutkie wyjaśnienie tego, jak można by dzisiaj mówić o komunikacji zwierząt i inaczej myśleć w związku z tym o ludzkim języku. Okej. Z grubsza chodzi o to, oczywiście nie o to, żeby negować specyfikę ludzkiego języka, tak? Bo komunikacja, czyli język symboliczny, czyli taki, w którym relacja między znaczonym a znaczącym jest arbitralna, to być może jest rzeczywiście język, który jest swoisty tylko dla ludzi, chociaż to nie jest wcale pewne. Znaczy problem, nie wiem, nie chcę się rozwodzić na ten temat, ale chodzi o to, że my tak naprawdę nie wiemy. My tak naprawdę bardzo mało wiemy o tym, jak zwierzęta się komunikują. I trzeba też rozróżnić komunikację i język, bo język to jest taka bardziej jakby precyzyjna, to jest bardziej precyzyjny termin, który rzeczywiście gdzieś tam jest równoznaczny z językiem symbolicznym, a komunikacja to może być komunikacja za pomocą feromonów, za pomocą języka ciała. Tak, i w takim sensie oczywiście zwierzęta się komunikują i to nawet bardzo proste formy życia się komunikują. No tylko, że właśnie tu mamy te niektórzy autorzy chcą utrzymać mocną granicę między komunikacją szeroko rozumianą, czy rzeczywiście szeroko rozumianą i luźno rozumianą aktywnością semiotyczną, a swoiście ludzkim językiem, no bo to ma bardzo mocne obciążenie metafizyczne, to rozróżnienie. Ja tam gdzieś tam cały czas staram się pokazać, że to jest nieuprawnione i to nie, nawet nie z etycznego punktu widzenia, ale z takiego no, czysto intelektualnego, że to jest po prostu, szczerze mówiąc, słabe. I mam wrażenie, że dzisiaj no, jakby sporo humanistów wciąż przy tym obstaje, że ludzki język to jest coś, co decyduje o człowieczeństwie, że to jest jakiś po prostu wielki, wielki metafizyczny wyróżnik. No, tymczasem gdzieś tam mam wrażenie, że współczesny stan wiedzy na temat i ludzkiego języka i komunikacji u zwierząt tak nie usuwa z pewnej swoistości, bo oczywiście nasz język jest szczególny, nasz, nie wiem, tak, aparat pozwalający artykułować mowę jest szczególny. Natomiast najnowsze badania, i tu jest bardzo fajna książka Ewy Meyer, When Animals Speak, ona się ukaże w wydawnictwie Marginesy pod tytułem Języki zwierząt i zdaje się, że już jest tłumaczona. I ona tam wychodzi z trochę innego punktu widzenia niż ja, bo wykorzystuje gry językowe Wittgensteina. Ja tam starałam się podejść do tego samego problemu przez pryzmat biosemiotyki. Ale trochę jakby dochodzimy do podobnego punktu, to znaczy do tego, że po pierwsze życie mówi i nawet bardzo, bardzo proste, nie wiem, jednokomórkowe organizmy czytają znaki i emitują znaki. A poza tym jakby najnowsze badania dotyczące śpiewu ptaków, komunikacji delfinów, śpiewu wielorybów sugerują, że to są języki mające swoją gramatykę, że są tam struktury, które się powtarzają i tak naprawdę... Tak naprawdę my nie wiemy. To jest coś, co się teraz dzieje i my teraz odkrywamy nowe rzeczy i okazuje się, że to, co uznawaliśmy za jakiś prosty kod, taki mający relację 1:1, znaczące, znaczone, że to wcale tak nie jest i że na przykład ona przytacza badania nad okrzykami alarmowymi piesków preriowych. No wydaje się, no piszczą. Tymczasem okazuje się, że one w tych okrzykach przekazują informacje, ilu jest napastników, czy to ptak z powietrza, czy człowiek, czy są psy, czy ludzie są uzbrojeni, więc chodzi o to, że jest po prostu cały świat, którego my jeszcze nie znamy i pewnie będziemy poznawać w najbliższych latach. Pani Anita bardzo kiwała głową, widziałam, jak mówiła Joanna o... Bardzo zgadzam, tak. I też do podobnych badań docierałam może innymi drogami, ale też zwłaszcza jeśli chodzi o ptaki. Znaczy dla mnie oczywiście też jest interesujące, co robi z tym literatura albo szerzej kultura, ale pewnie przede wszystkim jednak literatura.
Tak teraz sobie przypomniałam, że jest takie dość ciekawa próba odczytania Ptasiego Radia Tuwimy właśnie jako tekstu o komunikacji tych ptaków, które się tam w nim pojawiają. Bo oczywiście, bo właśnie to jest też cały czas pytanie o transmisję, prawda? To jest ta wiedza, o której mówimy, jest wciąż wiedzą dość zaawansowaną, może nie tyle hermetyczną przez sposób, jaki jest podawana, ale dlatego, że niewiele osób po to sięga i na pewno interesujące i ważne jest to, w jaki sposób w narracjach rozmaicie rozumianych opowiadać o tym, że zwierzęta się komunikują, czyli w jaki sposób dokonywać takiej translacji, przekładu języka zwierząt, języków zwierząt na język naszych narracji, którymi my się komunikujemy, otwierając oczywiście ten język. I wydaje mi się, że to jest też pytanie o rolę antropomorfizacji, o to jak i o to, że o to właśnie, że antropomorfizacja może być, może spełniać też taką pozytywną funkcję, rozumiana krytycznie, oczywiście właśnie w zależności od tego, o jakim gatunku mówimy i tak dalej, ale wydaje mi się, że właśnie to jest szalenie ważne, jak dokonać tej transmisji, tej wiedzy etologicznej, dość specjalistycznej na taką, na te narracje, którymi my do siebie gadamy, którymi my do siebie mówimy, które do nas docierają i do rozmaitych czytelników też, myślę, że nie tylko czytelników poezji, bo to też tylko czytelników rozmaitych gatunków. To wydaje mi się też jest ważne. Choć wydaje się, że literatura tutaj ma najwięcej do powiedzenia, ponieważ jakby ma taką możliwość powołania do życia najbardziej szeroką, transgresyjną, przemieniającą się formułę podmiotowości, prawda? I tutaj i poezja, i literatura, proza na równych prawach może wejść w taki świat, właściwie bardzo, bardzo płynny, świat bardzo nieokreślonych tożsamości, też gatunkowych różnych przejść. O to bym was też chciała zapytać. Mianowicie, znamy takie książki, opowieści, w których mówią zwierzęta. I teraz czy takie, właśnie jak tutaj, jak pani Anita mówi o translacjach, tu się nie dokonują żadne translacje, ale jednak przyjmuje się pewien punkt widzenia albo się zmienia punkty widzenia, załamują się różne perspektywy. Jak myślicie o takich strategiach literackich, kiedy bohaterami są zwierzęta? I nie mówimy o bajkach, prawda? Na przykład zwierzęcych, gdzie jest to pewien rodzaj alegoria i to jest taka pewna konwencja, tylko mówimy, na przykład tutaj mówiłyśmy o Kawce, opowiadaniu Przyznanie do Akademii, podanie do Akademii, sprawozdanie dla Akademii, sprawozdanie dla Akademii, dziękuję bardzo. Więc co myślicie o takim punkcie widzenia zwierzęcym w literaturze? Ja mam takie wrażenie, że takie głosy, takie języki są nam niezwykle potrzebne, że to pozwala nam rozszerzyć jakąś taką przestrzeń wrażliwości. Ja jeszcze na sekundę wrócę do twojej książki, która była dla mnie taką ważną i to, że do tej wspólnoty, o której piszesz, ludzkiej, zaznaczasz to, że my właściwie nie powinniśmy zapraszać zwierząt. One tam już są i to było dla mnie niezwykle ważne. I w kontekście, Aniu, twojego pytania, przychodzi mi na myśl książka Julii Fiedorczuk z takim pięknym tytułem Inne możliwości. I właśnie literatura taka, która oddaje głos zwierzętom, próbuje mówić w imieniu zwierząt, jest taką inną możliwością. I szczególnie w dyskursie o zwierzętach mam wrażenie, że potrzebne nam jest takie otwarcie na to, że są inne możliwości, że są inne możliwości komunikacji zwierząt pomiędzy sobą czy też z nami. Ja wychowałam się na wsi i kiedy spędza się pół dnia z krowami na łące, to naprawdę ma się wrażenie, że te zwierzęta się ze sobą komunikują i wyrastając trochę z takiej natury, dopiero kultura
zwróciła mi uwagę, że ja powinnam inaczej myśleć o tych zwierzętach. I to jest, to było dla mnie takie bardzo właściwie trudne doświadczenie. Ale tak, takie opowieści są ważne. Przychodzi mi jeszcze jeden sposób mówienia, to znaczy oddawanie głosu zwierzętom w historii, tak jak robi to Barataj, który opowiada o na przykład pierwszej wojnie światowej z perspektywy zwierząt i też statystyki, które tam są, na przykład to, że 11 tysięcy koni było wcielonych do armii, albo że 200 tysięcy gołębi, czy 100 tysięcy psów, tak, na nowo używając naszej inteligencji, naszego języka, opowiadamy historię i zwracamy właściwie zwierzętom takie ich należne miejsce. Więc to jest dla mnie ważne. Zresztą różne inne gesty, czy to eseistyczne, czy po prostu publicystyczne, podobne do tego, wydają mi się w tym momencie niezwykle, niezwykle ważne. Chciałabym nawiązać do tych bajek zwierzęcych, do tych alegorii, bo mam wrażenie, że jakby wiele z nich jest trochę takich zawieszonych w pół drogi. To znaczy często ich autorzy, jakby widać, że jakby ciągnie ich w dwie strony. Z jednej strony mamy tę konwencję alegoryczną, często dystopijną, tutaj tradycja folwarku zwierzęcego jest gdzieś tam silna i można by powiedzieć, że w folwarku zwierzęcym rzeczywiście te zwierzęta są tylko pretekstem. Chociaż jeśli przeczytać to posthumanistycznie, to wychodzi coś zupełnie innego. Natomiast są takie teksty jak na przykład wykład profesora Ma, Stefana Temersona, gdzie z jednej strony widać, że ewidentnie jest to taka alegoryczna satyra na współczesnemu społeczeństwo. I mamy bardzo dużo takich szpil wtykanych filozofom, politykom i tak dalej. A z drugiej strony mamy dość szczegółowy, jakby dużo szczegółów dotyczących życia w kopcu termitów, tak? To się dzieje w kopcu termitów i tam mamy informacje o tym, jak te mamki przetwarzają w abdomenie celulozę, którą karmią, tak? Inne termity, więc mamy te szczegóły, które są takie, wydaje się, od czapy i mamy ten poziom dosłowny, gdzie dowiadujemy się czegoś na temat termitów i ten poziom alegoryczny i one się tak dziwnie bardzo zderzają. Oczywiście można pytać, czy społeczeństwo jest kopcem termitów, o co tu w ogóle chodzi, co symbolizuje co, czy te zwierzęta to jest tylko kostium, czy nie. Mam wrażenie, że tutaj jest jakaś nadmiarowość w tym. I nowsza książka, pewnie nie tak ciekawa, Rui, Laline Paul, to jest taka klasyczna dystopijna opowieść o społeczeństwie pszczelim, gdzie śledzimy losy Flory, która należy do takiej najniższej kasty sprzątaczek, ale jest jednostką, jest anomalią i przechodzi przez wszystkie poziomy organizacji tego społeczeństwa. Przy czym akurat to jest nieprawda, to znaczy pszczoły nie są zorganizowane kastowo i jednostki wykonują różne zajęcia w zależności od potrzeb ula. Więc to ewidentnie Paul jakby zrobiła z tego społeczeństwo bardziej takie dystopijne niż jest w rzeczywistości, ale z drugiej strony widać, że jakby ewidentnie te pszczoły ją uwiodły. Tam jest strasznie dużo opisów dotyczących porozumiewania się za pomocą zapachów, tego jak te zapachy oddziałują, jak pachną różne części ula, jakie informacje ten zapach przenosi, jak narkotycznym doświadczeniem jest obcowanie z królową. Tak? I z jednej strony mamy tę taką schematyczną opowieść o buncie, o rewolucji, bo tam na końcu jest rewolucja, a z drugiej strony mamy rzeczywiście całkiem sporo takich opartych na faktach rzeczy o pszczołach. Oczywiście jest też sporo punktów, w których Paul odchodzi od faktów. Niemniej to też jest taka po prostu pęknięta rzecz, gdzie mamy te schematy, które równie dobrze można by rozpisać na ludzi, a z drugiej strony mamy ten materiał faktograficzny, który ewidentnie wciąga autorów alegorii. I to jest bardzo ciekawe, że w tych popularnych tekstach właśnie mamy do czynienia z czymś takim. Tak, pani Anito? Ja bym się włączyła, bo mam taki też poniekąd anegdotyczny. Ja prowadzę zajęcia na takim kierunku
antropozoologia, to są zajęcia z literatury właśnie, ze studentami, którzy no właśnie są adeptami antropozoologii, więc interesują ich różne rzeczy i niekoniecznie przede wszystkim literatura, nawet niekoniecznie przede wszystkim kulturę, to jest istotne. I oni właśnie, między innymi Rój z nimi czytaliśmy. Rój także teksty, które właśnie są tak pomiędzy alegorią a taką opowieścią, chciałoby się powiedzieć, realistyczną. I po pierwsze okazuje się, że właśnie wychodziły z tego niezwykle ciekawe rzeczy, bo to są osoby też, które wchodziły w te etologiczne konteksty i je wydobywaliśmy. Sprawdzaliśmy, co może literatura i co daje. Ale z drugiej strony też tak, a propos tego, o czym jeszcze wcześniej mówiliśmy, to ci studenci mi się przypomnieli, studentki, ponieważ to są osoby, które właśnie wyszły, skończyły niedawno liceum i zaczynają studia, i dla nich to, że można na literaturę spojrzeć przez pryzmat zwierząt, było zdziwieniem, objawieniem. Jakby nie spotkali się z tym w szkole i wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne i dużo mówi o tym, czego brakuje w mówieniu o literaturze, bo spokojnie można by na lekturach szkolnych, które oni omawiają, te wątki wprowadzać właśnie, bo skoro można je robić nawet na tekstach alegorycznych, można by nawet tak przeczytać przecież bajki zupełnie klasyczne i pokazać, że zwierzęta są wykorzystywane, instrumentalizowane, do czego nam w kulturze służyły przez lata zwierzęta, przez stulecia. I wydaje mi się, że właśnie to jest ta kwestia, ten problem, który też trzeba podnosić, że sposób, w jaki mówimy o zwierzętach, jakie z nimi czytamy, jaki o nich myślimy, powinien się już pojawiać po prostu w edukacji, na lekcjach języka polskiego najzwyczajniej, na lekcjach historii, skoro mamy właśnie Erika Barrette, który pokazuje, jak zwierzęta od zawsze, że ta historia jest wspólną historią naszą i zwierząt, to naprawdę można robić lekcje z kultury, z wiedzy o kulturze, z historii języka polskiego, wprowadzając wątki zwierzęce i czytając z uczniami, i w ten sposób, ja myślę, też zmieniając miejsce zwierząt w naszym świecie. Spokojnie, to jest jakiś chyba tutaj istotne, tak bym, zbierając te wątki, tak bym powiedziała, że warto też tak na to spojrzeć. Tym bardziej, że też dodałabym jeszcze, że przecież te narracje zwierzęce, o których zaczęłyśmy, czyli narracje, w których zwierzęta mówią, to są także często teksty dla dzieci albo dla młodzieży. Na przykład Szlemiel Ryszarda Marka Grońskiego, gdzie mówi buldog angielski, akcja toczy się w warszawskim getcie. I to jest też przekonująca narracja z perspektywy psa. Więc wydaje mi się, że tutaj warto też o tym pamiętać, o tym aspekcie właśnie edukacyjnym, takim lekturowym. No, ale z jakiegoś powodu, domyślam się z jakiego i pewnie wszyscy się domyślają, z jakiegoś powodu jednak mechanizmy lekturowe, czy takie jakby sposoby radzenia sobie z tego typu narracjami są takimi sposobami, które jednak w lekturze raczej podtrzymują barierę i podtrzymują dystans pomiędzy ludźmi a zwierzętami. To znaczy, jak mówimy o liryce maski, jak mówimy właśnie o alegorii, jak mówimy o całym tym takim tekstowym oprzyrządowaniu, retoryczno-tekstowym, to jednak podtrzymuje się taką tradycję na właśnie metafizyczną, oddzielającą naturę od kultury, społeczeństwa ludzkie, od zwierząt, nawet się nie mówi o społecznościach zwierząt. Nie wiem, czy pamiętacie, w momencie, jak była taka sytuacja, że cała Polska żyła krowami, które zbiegły, prawda, zbiegły z hodowli i zaczęły przez kilka miesięcy, prawda, one żyły dłużej, żyły zupełnie luźno, to obrońcy zwierząt, aktywiści zaczęli mówić, profesor Leżanowski na przykład zaczął mówić o tym, że to jest społeczność zwierząt, która wytwarza więzy między sobą, hierarchię, dzielą się rolami, dzielą się swoimi funkcjami. Natomiast literatura, którą można by w ten sposób czytać, która właściwie jest, no, to właśnie jest gotowym materiałem do takiego myślenia, zostaje w przedziwny sposób oddelegowana
do takich właśnie metafizycznych porządków i utrwala paradoksalnie, utrwala te podziały wszystkie, które powodują, że w dalszym ciągu myślimy, że jest zasadnicza różnica hierarchii, wyższości, tak, przynależna raczej ludziom niż zwierzętom. Natomiast chyba czas jest też ku temu, żeby powiedzieć, że jak mówimy o zwierzętach, to my mówimy o bardzo różnych rodzajach różnych zwierząt, prawda? I to chyba trzeba mocno podkreślać, bo trochę inaczej wygląda historia zwierząt i praktyki wobec nich, zwierząt dzikich, trochę inaczej zwierząt hodowlanych, a jeszcze trochę inaczej zwierząt udomowionych, czy też tak zwanych współtowarzyszących, prawda? Tutaj jakby sposoby na zaradzenie różnego rodzaju kryzysom też są różne w zależności od tego, jak radzi się, z jakimi ma się do czynienia gatunkami i podgatunkami zwierząt. I w związku z tym chciałabym was zapytać o taki newralgiczny, odchodząc na momencik tylko od literatury tak bezpośrednio, o taki budzący dużo sprzeciwu prawnego i też takiego ogólnospołecznego, mianowicie o status podmiotowości zwierząt i ich obywatelskości. Tutaj Małgosia wspomina o tym, że ten moment, w którym Joanna w książce opisuje, że zwierzęta są z nami i właściwie, no nie mówisz tego, ale że są współobywatelami, czy powinny być współobywatelami, no on dotyczy oczywiście przede wszystkim zwierząt w mieście, prawda? Czy to, jak mówiłaś, że my spacerując po mieście, uświadamiamy sobie, że nie mamy miejsca do spacerów, to też jest sytuacja zwierząt, które coraz mniej mają miejsca dla swoich siedlisk. My im je zabieramy, zabierając też sobie, prawda? A dając samochodom i różnym innym hybrydom. Więc pytanie jest o to, jak się odnosicie do takiego przekonania, coraz częściej pojawiającego się różnych aktywistów, że zwierzęta właśnie powinny mieć również prawa nie tylko takie negatywne, ale też prawa pozytywne, że właściwie powinno się również myśleć o mieście, planując miasto, myśleć o tym, jak zwierzęta będą przechodziły, jak je zabezpieczyć, jak zrobić, żeby przestrzeń, w której my się znajdujemy, była również przestrzenią bezpieczną, dobrą, przyjazną dla zwierząt? Czy jak uczynić ich właśnie częścią naszej społeczności? Jak się odnosicie do takich zabiegów właśnie z dziedziny trochę prawa, trochę socjologii? Jak tu myślicie o podmiotowości zwierząt? Czym dla was, co wyznacza takie kategorie podmiotowości? Małgosiu. Przychodzi mi na myśl teraz słowo... Padło to na dyskusji wokół twojej książki, gdzie jeden z panelistów powiedział, że powinniśmy na takiej ławce istnienia zrobić trochę więcej miejsca dla właśnie innych istot. I dla mnie w takim... Tylko ta ławka jest bardzo konkretnymi rzeczami, bo wiesz, o co mi chodzi, że czasami my mamy taką tendencję do takiego posługiwania się metaforami, które w zasadzie nie przybliżają nas do rozwiązania problemu. No bo ja tak do końca nie wiem, czym jest ławka istnień, prawda? I gdyby to tak... chodzi mi o to, że oddelegowując metaforycznie pewną przestrzeń do właśnie i nazywając ją ławką istnień, nie mówimy o konkretnych problemach z lasami, z siedliskami, z puszczami, z rzekami, tylko właśnie jest ławka istnień, prawda? I to jest, może bardziej niż sama ławka, ważne jest tutaj zrobienie miejsca. I to jest trochę w kontekście na przykład tego miasta, tak? Właśnie, planując miasto, zaplanujmy przestrzeń dla zwierząt, zaplanujmy przestrzeń dla gołębi, które są właściwie wykluczone zupełnie, żyją w betonie. Więc tutaj raczej znowu faktycznie podpieramy się metaforami, ale mam wrażenie, że w tym kontekście to jest takie nośne. I w takim idealnym świecie, który sobie wyobrażam, który mógłby być możliwy, to tak, to popieram te wszystkie starania, popieram te wszystkie pomysły, ale też mam takie poczucie, że w dyskusji o zwierzętach często stawiamy się w opozycji, to znaczy, że dajemy jakby taką granicę pomiędzy nami a zwierzętami, że nie rozmawiamy o jakimś partnerstwie. Już teraz nie pamiętam gdzie, ale przeczytałam, że
zwierzęta wygrały wojnę. To chyba chodziło w kontekście tej piątki dla zwierząt. Jakiś publicysta, zdaje się, napisał, że zwierzęta wygrały wojnę i wygrały wojnę. Samo użycie tego sformułowania, tak? Czy one z nami walczą, czy my z nimi walczymy, jakby sami sobie konstruujemy taki bardzo nacechowany też negatywnie język, którym się posługujemy. Więc Aniu, w moim idealnym świecie wszystkie zwierzęta mają prawa. Okej, okay. To może zacznę od konkretnego przykładu. Na warsztatach dotyczących właśnie zwierząt w mieście, które kiedyś prowadziłam, jeden z uczestników opowiedział taką historię, którą pewnie wielu i wiele z nas zna, to znaczy dzików, które przychodzą na osiedle, żeby się pożywić w śmieciach, czy na osiedlu moich rodziców, to akurat tam jest dużo dzikich kotów i ludzie wykładają karmę dla kotów, dziki bardzo tę karmę lubią, więc po zmroku można wyjść z klatki i natknąć się po prostu na takiego dzika posilającego się. No i właśnie ten uczestnik zwracał uwagę na to, że kiedyś dziki przychodziły do śmietnika, potem śmietnik zrewitalizowano i zamknięto, no i te dziki potrafiły po tym zamknięciu przyjść i na przykład wyrwać komuś torbę z zakupami. No oczywiście wielki strach padł, dziki są niebezpieczne i tak dalej, co robić? I nie pamiętam, jak to rozwiązano, no ale jak właśnie doszliśmy do wniosku, że to naprawdę bardzo łatwo by się dało wystawić jakieś, i tak już segregujemy śmieci, odkładać śmieci organiczne, dodać do instrukcji, co segregować, listę tego, co mogą jeść dziki i po prostu wystawiać to w tym, i tak segregujemy śmieci, prawda? Więc dałoby się to ułożyć w jakiś taki niekonfliktowy sposób i naprawdę byłoby okej. Okay. I mam wrażenie, że myślenie, właśnie takie myślenie o prawach w takiej kurczę, starej oświeceniowej odsłonie, że mamy abstrakcyjne jednostki, które mają prawa lub nie mają praw, jest jakoś tam błędne. Znaczy, to z tymi prawami nie ma żadnego prostego, znaczy jedyne proste rozwiązanie to jest rozwiązanie utylitarystyczne, które rzeczywiście pozwala postawić granicę między podmiotem, który ma istotne interesy i takim, który tych interesów nie ma i rzeczywiście pozwala na taką kombinatorykę. Czy lepiej eksperymentować na, nie wiem, człowieku z ciężką demencją, czy na zdrowym psie, tak? Czy na osobie z ciężkim upośledzeniem, czy na normalnym szympansie, tak? No i oczywiście ta granica przecina granice między gatunkami i niektórzy ludzie znajdą się poniżej, dużo zwierząt bardzo znajdzie się powyżej. No jest to jakoś tam problematyczne bardzo. I raczej mam wrażenie, że jeśli chodzi o rozwiązywanie takich naprawdę palących spraw typu eksperymenty na zwierzętach, należałoby jednak robić naprawdę wszystko, żeby do tych eksperymentów nie dopuszczać. Tym bardziej, że one nie służą. Tak. Nie można ich przełożyć na potem rozwiązania w świecie ludzkim. Tak, no i nadal się prowadzi dużo eksperymentów, które nie są konieczne, szczerze mówiąc. Tak? No przemysł mięsny należałoby zwinąć. Tak? Chociaż no ja tu osobiście mam problem, czym karmić nasze było, nie było mięsożerne. I ja też koty, psy, z psami też wiem, że istnieją jakieś wegańskie psy, znaczy psy weganie, ale nie spotkałam żadnego i to jest generalnie problem. Tak? Ponoć koty też, więc... Ale nawet moi znajomi weganie, znaczy to zawsze jest problem i ludzie jednak się łamią i karmią. Ja karmię mojego psa mięsem, wiem, że wspieram przemysł tak, mięsny i jest to nieetyczne. Mam nadzieję, że to sztuczne mięso hodowane z komórek, że to ponoć postępy dokonują się gdzieś tam dość szybko i ono robi się coraz tańsze, więc może za parę lat stanie się, chociaż... No, Pewnie nie aż tak prędko, jak gdzieś tam technooptymiści zakładają, ale to jest problem. Z tym, że właśnie mam wrażenie, że w bardzo wielu konkretnych sytuacjach nam się wydaje, że jest jakiś wielki konflikt między naszymi interesami, a dałoby się wprowadzić na przykład jakieś proste rozwiązania z dziedziny projektowania miejskiego, jak choćby te śmietniki, bo bardzo dużo zwierząt przychodzi. Lisy, kuny i po prostu one po prostu są już częścią miasta, tak? I należałoby jakoś ułożyć sobie te relacje z nimi, nie próbując ich oswajać. No to dotyczy też takich półdzikich kotów, które przychodzą... Biurek, no tak. Też gryzoni.
Gryzoni, tak, więc tych zwierząt jest bardzo dużo. No jest na ten temat bardzo fajna książka Sue Donaldson i Willa Kemlicki, Zoopolis. I oni proponują taki podział na trzy kategorie, na zwierzęta dzikie, liminalne i udomowione. Ewa Meyer, o której wspominałam, krytykuje ten podział i zwraca uwagę na to, że być może tak naprawdę wszystkie zwierzęta są liminalne i że mówienie o zwierzętach dzikich w obecnej sytuacji, gdzie niewiele pozostało takich miejsc, na które człowiek nie ma wpływu, być może ta kategoria po prostu rozpuściłaby się w tej kategorii liminalnej. To by oznaczało, że praktycznie w każdym przypadku te zwierzęta są w naszej przestrzeni i należałoby uznać ich za współobywateli czy quasi-obywateli, a jednocześnie nie doprowadzać, bo niektórzy tak do tego, co uważają za słuszne niektórzy abolicjoniści, czyli wygaszenie populacji wszystkich zwierząt udomowionych. No co jest takim smutnym strasznie rozwiązaniem. No tak, bo mielibyśmy się pozbyć w ogóle relacji z nimi, z wszystkimi zwierzętami, prawda? To jest takie stanowisko, które mówi o tym, że skoro właśnie udomowianie jest takim procesem nieustannej, regularnej przemocy, wykluczeń, morderstw i tak dalej, bo to ono też jest takie eliminacyjne, prawda? Bo oswoiliśmy i mamy dzisiaj te zwierzęta, które okazały się najbardziej pokorne, najbardziej jakby uzgadniające się z człowiekiem. No to rzeczywiście, żeby teraz cofnąć ten proces, i oni nazywają o cofnięciu, prawda? To należałoby wygasić w ogóle takie możliwości oswajania zwierząt i pozostawić zwierzęta samym sobą. To mnie zawsze dziwiło i trochę śmieszyło, a znaczy przynajmniej wydaje mi się, że robi strasznie dużo krzywdy takie podejście i zwierzętom, i w ogóle planecie, że o to możemy w ogóle dzisiaj jeszcze myśleć o czymś takim, że można by cofnąć zegar cywilizacyjny, przemysłowy, gospodarczy i wrócić do stanów niewinności. Przepraszam, tak. Tak, dokładnie. To jest w ogóle jakaś taka, nie wiem, retroutopia, tak? Ta wizja, że zwierzęta mają być po tej czystej, dzikiej stronie, a tej strony już dawno nie ma. Więc dalej jest natura, która się rządzi swoimi prawami i społeczeństwo, prawda, które rządzi się zupełnie innymi prawami. Właściwie trochę takie pozbywanie się odpowiedzialności za to, co już zrobiliśmy. Tak, no więc właśnie Donaldson i Kemlicka proponują, żeby rzeczywiście, no bo jeśli chodzi o zwierzęta hodowane na mięso, tak, to ta populacja musi się zmniejszyć i tak naprawdę gdybyśmy rzeczywiście chcieli potraktować poważnie nasze obowiązki wobec zwierząt udomowionych, to czekałoby nas bardzo dużo pracy, żeby właśnie zwinąć przemysł mięsny, zwinąć hodowlę tych zwierząt, żeby zapewnić im dobre życie, no także w przypadku psów i kotów. Ewa Meyer ma w ogóle taką utopijną wizję, bo zwraca uwagę na to, że nasze psy, nawet te, które kochamy, jakby nasz świat jest ustrukturyzowany tak, że one na przykład żyjąc w mieście nie mogą wyjść sobie z domu, kiedy chcą. Czy ja pamiętam z dzieciństwa taką sytuację i to w latach 80. i dzieci biegały same. Pamiętam, ja miałam 5 lat, moja siostra 3, same biegałyśmy po terenie budowy. Nigdy nam się nic nie stało. Teraz to jest nie do pomyślenia. I właśnie oprócz tej chmary dzieci biegających samopas, były też psy, które ludzie po prostu wypuszczali. One sobie biegały po podwórku, po osiedlu, które też było dobrze zaprojektowane, bo można było się poruszać po sporym terenie, gdzie nie było ruchu samochodów prawie. I te psy też po prostu biegały sobie. Jak chciały wrócić, to stawały pod klatką i szczekały. A teraz po prostu pies siedzi w naszych 50 metrach i się nudzi i frustruje. Ale wiesz, pies ma i tak lepiej niż kot, bo koty w ogóle się nie dogadały z cywilizacją i trudno sobie, bo psy jednak jakoś się urządziły, prawda, w tym sensie, że zaakceptowały samochody, potrafią przechodzić na zielonym świetle, czekają z ludźmi, są bardziej ostrożne, tak hodowlę, prawda, zrobiły z psami i właśnie ten proces udomawiania. Natomiast z kotami się to nie udało i one jednak są jeszcze bardziej nieszczęśliwe. Mam wrażenie. Tak, one są tak w pół drogi, prawda? I jest bardzo dużo takich półdzikich kotów, które ludzie dokarmiają, a które żyją sobie gdzieś tam. I tam, gdzie mieszkam, jest dużo takich kotów. Ale one rzeczywiście nie żyją, bo one widać, że się zmieniają. 2-3 lata i to już jest następne pokolenie. Chociaż są wyjątki, bo koło mnie żyje kotka, która już z 7 lat gdzieś tam się posila w ogródkach. Ale właśnie też zastanawiam się, czy adopcja tych wszystkich
kotów, czy one wolałyby życie w mieszkaniu z człowiekiem bez wychodzenia, ale dłuższe, czy krótsze życie, gdzie mogą chodzić tam, gdzie chcą? Pewnie, moim zdaniem znowu zależy od jednostki, nie? Znaczy my jakoś bardzo tak gatunkowo traktujemy je, natomiast one są po prostu indywidualnościami. Pani Anito, tak? Znaczy ja myślę, że znaczy tutaj jest chyba też kilka spraw, o których warto było dopowiedzieć. Po pierwsze, na przykład, znaczy nie na przykład, ale psy jednak koewoluowały z człowiekiem. To jest gatunek, który nie funkcjonuje jakby bez człowieka. Tak? O tym sporo pisano, że one powstały jako gatunek, który jest stowarzyszony z nami. I relacje, które mamy z psami, są z tego względu dość szczególne i od początku takimi są relacjami współzależności. Na pewno o tym trzeba pamiętać. I na pewno jakby osobną kwestią jest to, jak to, że mamy, to, że właśnie są psy i są też psy rasowe, które są hodowane w bardzo specyficzny sposób. Te rasy są tworzone, wiemy, jak różnie potrafią wyglądać hodowle konkretnych ras i też wiemy, że to jest też duży problem i to, że to, jakie one szkody wywołują dla samych tych gatunków, jak i to, że gdyby te osoby, które opiekują się psami rasowymi, zdecydowały się mieć psy nierasowe, to pewien duży problem bezdomności, schronisk, domów tymczasowych byłby być może zniwelowany. Więc to wydaje mi się, że to jest takie tutaj pewnie istotne do powiedzenia, jeśli chodzi o psy, które z nami żyją. No z kotami pewnie jest inaczej. Ja aktualnie żyję z kotką i na przykład wiem, że ona by nie chciała wychodzić. Znaczy wiem, jak się zachowuje, kiedy zdarza jej się być na zewnątrz. Ale pewnie no to jest, przypuszczam, właśnie rzeczywiście kwestia jednostek. Dla mnie, jeśli chodzi o zwierzęta miejskie w miastach, takim ważnym problemem wydaje mi się to, jak traktujemy szczury. To znaczy to, że spacerując na przykład po Poznaniu, w niektórych parkach można znaleźć takie tabliczki, że właśnie trwa deratyryzacja, zostały wysypane trutki na szczury. Jeśli się znajdzie nieżywego szczura, proszę zadzwonić i to jest podany numer telefonu, gdzie i poinformować. I w zasadzie te zwierzęta, które są systemowo likwidowane w mieście. Myślę, że to nie jest tylko kwestia Poznania, ale pewnie wszystkich miast. Oczywiście te trutki są bardzo niebezpieczne, bo one są właśnie wysypane na trawnikach, więc mogą zaszkodzić innym zwierzętom, ale sama decyzja, że oto jest gatunek, który nam przeszkadza, bo który właśnie żyje jak żyje, więc będziemy go likwidować. Tutaj docelowo używam właśnie tego słowa likwidować. To wydaje mi się jest duży problem. Innym problemem są też zwierzęta, które żyją w ogrodach zoologicznych, w miastach. Znowu w Poznaniu parę dni temu mówiono o manulu, czyli takim gatunku kota, który postanowił uciec z zoo, polował na gołębie, został znaleziony, wczoraj zdaje się, został odnaleziony, dostał imię Magellan z tej okazji, że właśnie wyruszył w podróż. I to oczywiście jest anegdotyczne, zabawne i można sobie z tego żartować i wiemy, że on pewnie by nie przeżył na wolności właśnie, ale z drugiej strony z jakiegoś powodu zdecydował się uciec, a zdaje się, że nie było tak łatwo, bo tam było ogrodzenie, ono było pod prądem, więc on musiał jakoś to sforsować. I to jest też, wydaje mi się, kwestia, o której jakby trzeba rozmawiać. Same ogrody zoologiczne są cały czas problemem, który z jednej strony się z pewnych powodów ich broni cały czas. Z drugiej strony wiemy, jak wyglądają kwestie rozdysponowywania gatunków, bo chyba tak to trzeba by nazwać w ogrodach zoologicznych, zabijania konkretnych zwierząt z jakiegoś powodu, dlatego że właśnie jest ich na przykład za dużo i samego oglądania ich, bo jeszcze można by się nad tym zastanowić. W porządku, ogrody zoologiczne służą temu, żeby
chronić dla zwierząt, które są powiedzmy chore albo które sobie nie poradzą, ale w takim razie czy musimy tam przychodzić i je oglądać, być publicznością, która się im przygląda. To jest jakby robić z tego atrakcje na spacery niedzielne. To wydaje mi się też jest istotny problem obecności tych zwierząt w mieście i też całego dyskursu wokół tego, bo przecież to jest jednak specyficzny język mówienia właśnie o ogrodach zoologicznych, o szkodnikach właśnie z kolei, jak się mówi o szczurach. To są szkodniki, więc dlatego musimy je zlikwidować. Gołębi jest za dużo, też się je trochę traktuje, kolokwialnie się mówi o gołębiach jako o latających szczurach na przykład. Słyszałam nieraz to. Chcemy dokarmiać sikorki, bo są urocze, czy kawki, ale gołębi niekoniecznie. To też funkcjonuje. I to są cały czas problemy, którymi właśnie też takich uprzedzeń w stosunku do poszczególnych gatunków żyjących obok nas, z nami. Na razie chyba. Na takiej samej zasadzie działa to oczywiście jak rasizm, więc to mniej więcej te relacje można by je obserwować na przykładzie relacji rzeczywiście między ludźmi, jeżeli chcielibyśmy tej ścisłej granicy pilnować. Wróćmy jeszcze w takim razie do, mówiła pani Anito o antropomorfizacji, w ogóle do takiego, takiej skłonności do myślenia o zwierzętach przez pryzmat ludzki albo przez takiej ludzkiej perspektywy, co czasami bywa uznawane za no właśnie pewien rodzaj jednak takiego wady, no nie wiem, uczłowieczania zwierząt, co ma być w jakimś takim negatywnie odbierane i negatywnie oceniane, ponieważ miałoby sankcjonować taki jedyny ludzki punkt widzenia, no bo twierdzi się, że właściwie nie jesteśmy w stanie tej swojej takiej bardzo indywidualnej, jednostkowej perspektywy przekroczyć. Moim zdaniem to jest jakby w ogóle, trzeba by chyba jakoś inaczej o tym rozmawiać, więc chciałabym was zapytać właśnie, czy można by inaczej rozmawiać o jednak tych, nietradycyjnie, nie w takiej konwencji, że to mamy perspektywę ludzką, że nie jesteśmy w stanie przekroczyć granic gatunkowych, czy jesteśmy tak w stanie rozmawiać o właśnie o antropomorfizacji, o takich momentach, w których właśnie literatura nas do nich przybliża, w takich momentach, w których jednak ta płynność gatunkowa jest pokazana i wiemy, że pochodzimy, że mamy wiele wspólnego z naszymi przodkami i nie ma sensu i nie powinniśmy ich jeść jednak. To może ja zacznę. Jakby dla mnie tutaj poza literaturą, poza sztukami wizualnymi i tak dalej, bardzo ważne jest po prostu doświadczenie. I znowu to, że mieszkamy w mieście, to, że nasze dzieci rodzą się w miastach i nie mają takiego kontaktu ze zwierzęciem. Oczywiście z psem, z kotem, tak, ale już krowa jest pewną abstrakcją. Ja pamiętam takie moje wakacje w Nowym Sączu obok miejscowości, w której się wychowałam. I tam w wieku 7 lat na podwórku spotkałam dziewczynkę, piękną blondynkę, Klaudię. I zaczęłam jej opowiadać o mojej wsi. I ona w pewnym momencie powiedziała mi, że nigdy nie była w lesie. I to było dla mnie oczywiście druzgocące, jakby też takie szokujące, ale też teraz pozwala mi po prostu myśleć o tym, że jeśli my nie doświadczamy, że jeśli my nie wiemy, na co możemy być uważni, na co możemy być wrażliwi, jeśli tego się nie nauczymy też, bo jakby mówimy tu przede wszystkim o empatii, a empatia nie jest wrodzona, musimy się jej nauczyć, musi nas ktoś nauczyć tej empatii. Więc tutaj na pewno bardzo, szukając jakiegoś języka, sposobu mówienia, ale też mówię z takiej perspektywy oczywiście, żeby tym zwierzętom było lepiej, to jest właśnie doświadczenie blisko ze zwierzętami. Ale teraz pytanie, jak to zrobić, tak? Bo mam wrażenie, że właśnie coraz bardziej się oddalamy i też myślę, że ciekawym wątkiem jest w ogóle to, co się teraz dzieje, ta pandemia, która na dodatek jeszcze nas zamyka, tak? Proszę sobie przypomnieć, że przed momentem właściwie mieliśmy, no nie przed momentem, ale mieliśmy zamknięte lasy.
co za opresja, tak? Więc jakby mówię cały czas o czymś takim, żeby się wypychać, żeby wypychać, jeśli mamy dzieci, wypychać je po prostu do tej natury. Ja cały czas oczywiście mówię o takim idealnym świecie, jaki bym sobie zaplanowała, gdybym jego stwarzała. A propos tego, co mówi Małgosia i tego, że mamy coraz mniej kontaktu, znaczy, że mieszkamy raczej w betonach i w szkle, to pamiętam, że na pytanie, skąd pochodzi mleko, raczej większość odpowiada, że po prostu z kartonu, z Biedronki, prawda? Że to już nie jest... Że oczywiście nie powinno się pić mleka, tak? Za wszystkim. O antropomorfizacji. Jest troszeczkę tak, że mówi się nam, że nie powinniśmy antropomorfizować. Tymczasem cały czas to robi, zawsze to robimy. I no to jest taki troszeczkę spadek po tradycji behawiorystycznej i tej wizji, że prawdziwie naukowe badanie to jest zakładanie, że ten badany obiekt to jest czarna skrzynka, gdzie coś wchodzi na wejściu, coś wychodzi na wyjściu. No tymczasem jakby nowsze badania nad zwierzętami odchodzą od tego, bo zakłada się, bo tak na przykład naukowcy dostrzegli coś, co było tak naprawdę oczywiste, że zwierzę badane w laboratorium zachowuje się zupełnie inaczej niż zwierzę w swoim naturalnym środowisku. I tutaj dwie, w ogóle kobiety, szczerze mówiąc, naukowczynie były ważne. I tutaj zwłaszcza prymatolożki, których pisze Donna Haraway w Primate Visions, wprowadziły tę nowatorską perspektywę. No, Eva Meyer pisze też o bardzo ciekawej postaci, takiej dość zapomnianej, Len Howard, która była skrzypaczką. I która w pewnym momencie zostawiła orkiestrę, przeniosła się na wieś i zaczęła badać ptaki. Z tym, że on nie miała oczywiście formalnego wykształcenia, pisała takie popularne książki, które były bestsellerami. Z tym, że jak wyglądały te jej badania? Ona miała otwarte okno zawsze, nawet w zimie. Te ptaki wlatywały, wylatywały, kiedy chciały. Spały u niej w jakichś pudełkach. Miały imiona. Ona je po prostu znała, rozpoznawała po śpiewie. Też zapisywała śpiew ptaków. Tak? To muzyczne wykształcenie jej w tym pomagało. No i oczywiście była bardzo jakby... To było bardzo ekscentryczne, tak? Bo ona bardzo chroniła ten swój obszar badawczy, czyli swój ogród i ludzie musieli się zachowywać bardzo cicho, bardzo spokojnie, w ogóle ograniczyła swoje kontakty towarzyskie. Chodzi tutaj o to, że w gruncie rzeczy jakby taka nauka z lat 60., 70. to jest absolutnie idiotyczne podejście do badania żywych istot. I tak naprawdę, kiedy przypisujemy jakieś motywy, jakieś intencje drugiej istocie, to my już zawsze trochę antropomorfizujemy w tym sensie, że wiemy, że tam ktoś jest po drugiej stronie, a tam na ogół ktoś jest, tak? I każda podstawowa sytuacja komunikacyjna zakłada to podstawowe założenie, że tam jest coś, co żyje, ma intencje, ma interesy, coś chce, czegoś nie chce. I tak naprawdę ludzie, którzy pracują ze zwierzętami i tu, nie wiem, ludzie prowadzący takie tradycyjne gospodarstwa, oni doskonale wiedzą, że zwierzęta są żywe, tak? I jakby pamiętam jeszcze jakby stosunek moich dziadków do zwierząt. Oczywiście te zwierzęta się zabijało i w ogóle dowiedzenie się, że króliki, które głaszczę, potem się zabija, to była trauma mojego życia, gdzieś się dowiedziałam, kiedy miałam 5 lat. Ale oni też te zwierzęta traktowali, mam wrażenie, z takim sporym współczuciem. I takim, to były rzeczywiście podmioty. I to zabijanie było jakoś problematyczne, mam wrażenie. Tak? Wiadomo było, że zwierzęta żyją po to, żeby je, tak? Kura jest po to, żeby ją ugotować i zrobić z niej rosół, ale one były rozpoznawane, a ta jest spokojna, ta nie, ten kogut to morderca i tego typu rzeczy, więc i też na przykład wiedza na temat zdolności kognitywnych zwierząt. John W. Peely, taki badacz, który zasłynął jakby uczeniem Chaser, to jest ta suczka border collie, która zna bardzo dużo słów i rozumie też proste struktury gramatyczne, co jest takim przełomem. Ale właśnie on rozmawiał kiedyś z farmerami, z którymi tam miał kontakty, bo jakby Chaser była psem pasterskim. I oni się zaczęli, i kiedy on powiedział, no bo naukowcy się zastanawiają, czy psy rozumieją język. I oni się zaczęli z niego śmiać. Mówią, no oczywiście, że rozumieją. Tak? I zademonstrowali mu, że co pies rozumie. Więc często taka praktyczna wiedza wytwarzana przez ludzi, którzy po prostu są z tymi zwierzętami na co dzień, słuchają, to nie są relacje egalitarne czy emancypacyjne,
ale to jest czasem lepsza wiedza niż wiedza wytwarzana w laboratorium. To jest też tak, przepraszam, że wejdę, pani Anito, zaraz, tylko my też jako ludzie zmieniamy się, będąc zwierzętami. To nie jest tylko proces taki polegający na takiej relacji, że to oto zwierzę zaczyna lepiej rozumieć człowieka i reagować na jego język, tylko my też trochę inaczej zaczynamy się komunikować. Znaczy, zmiana też jest po naszej stronie. Tak, tak. I nie wiem, no właśnie ja z kontaktu ze zwierzętami właśnie w odróżnieniu od ciebie nie mam wielkiego. Jedyne moje kontakty to są kontakty z psami, bo w domu zawsze u mnie był pies. I zawsze, kiedy się adoptuje nowego psa, to na początku on jest rzeczywiście taką trochę czarną skrzynką. Robi jakieś dziwne rzeczy, a potem człowiek zaczyna go poznawać i po prostu okazuje się, jak bogatą osobowością jest każdy z nich. Oczywiście pieski ze schroniska zawsze mają jakieś problemy psychiczne, po prostu wszystkie nasze, moje psy i nasze rodzinne psy te problemy miały, ale to jest fascynujące, że nawet się, na przykład nie widzi się psi pyszczek, o jaki słodki psi pyszczek, a po pół roku już się widzi, że pies jest spięty, że pies jest zadowolony, że coś jest nie tak. No i on też się ciebie uczy tak, też, prawda? Tak. I też rozpoznaje, czy jesteś spięta, czy zadowolona. Pani Anito? No, czy ja się tutaj absolutnie ze wszystkim zgadzam. Jak najbardziej to też, właściwie cały czas też mówimy o komunikacji, mówiąc o antropomorfizacji, mówimy o komunikacji z tymi zwierzętami, prawda, z którymi się żyjemy albo które spotykamy. Dla mnie też, znaczy mnie też przekonuje w tym kontekście mówienie o antropomorfizacji, właśnie antropomorfizacji krytycznej tak zwanej, jak to mówi Carrie Weil, w kontekście czytania literatury i pisania literatury, czy też pisania o literaturze. To znaczy, kiedy założymy, że antropomorfizacja jest jakimś narzędziem, takim narzędziem poznawczym na przykład, do tego, żeby się zbliżyć, bo wiemy, że dzielimy podobne emocje w dużej części i jesteśmy w stanie je nazwać tymi słowami, których my używamy. Wydaje mi się, że to jest, znaczy jakby nie sądzę, że należałoby dyskredytować to narzędzie i nawet chyba tutaj nie za bardzo jest jakoś przed czym się bronić, tak sądzę. I oczywiście też te pytania, które się niektórzy jeszcze wciąż zadają, jak to jest być nietoperzem czy kimkolwiek innym, no wydaje mi się, że one są po prostu już... No już nie czas na odpowiadanie po raz kolejny, prawda? Absolutnie niefortunne. Tak, i ileż można też, tak sądzę. To właśnie jest kwestia też i doświadczenia, i no czasami też poczytania po prostu nawet Darwina o emocjach zwierząt. To już wystarczy, żeby się przekonać o tym, że ten język emocji jest takim językiem wspólnym i też płaszczyzną, która pozwala na właśnie na taką kontrolowaną, bym podkreśliła to, kontrolowaną, krytyczną antropomorfizację. Tutaj też przekonujący może być właśnie Erik Baratek, który w tej swojej pierwszej książce przełożonej na język polski, inna historia, zwierzęcy punkt widzenia, on tam właśnie dosyć obszernie pisze o tym, że literatura jest ważnym takim pasem transmisyjnym dla historii zwierząt, że sposób, w jaki literacko opisuje się zwierzęta, czyli je antropomorfizuje, jest umożliwia historykom myślenie o historii zwierząt. Po prostu nie należy utożsamiać antropomorfizacji z antropocentryzmem. Wydaje mi się, to są takie bardzo proste wnioski, ale które być może czasami trzeba powtarzać po raz kolejny, żeby one wybrzmiały. Ja jeszcze tylko dodam a propos języka, którym mówimy o zwierzętach do zwierząt. Dla mnie zawsze, jakby cały czas pamiętam o takim doświadczeniu. Mam siostrę bliźniaczkę, która ma na imię Basia i mój wujek, który był jednocześnie sąsiadem, miał klacz. Miał klacz, której nadał imię Basia również. I pamiętam z dzieciństwa, że wychodząc właśnie na pole, kiedy wujek wołał, to był jeszcze ojciec chrzestny mojej siostry,
naprawdę wielokrotnie nie wiedziałyśmy, kogo woła. Więc to jest dla mnie też ciekawe, że nadajemy zwierzętom ludzkie imiona i też jak to wpływa w ogóle na to, jak o nich myślimy. I to jest może też jakiś taki gest dawania im tej podmiotowości, tak? Słuchajcie, musimy kończyć, bo tutaj już bardzo widoczne znaki wskazują. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Gdyby je podsumować takim jednym zdaniem, bo chciałabym wam jeszcze zapytać o wiele rzeczy, mianowicie o takie lektury, które byście polecały, ale padło wiele tytułów i wynika raczej z tego, że materiał do rozmowy, materiał literacki zwłaszcza, materiał fikcyjny, bo oprócz takiej fikcji mamy oczywiście jeszcze takie sprawozdawcze, dokumentacyjne, badawcze książki, że taki materiał fikcyjny jest i właściwie to, co należałoby dzisiaj zrobić, to właśnie w taki skuteczny, sensowny sposób poprowadzić edukację środowiskową, praktyki lekturowe, obmyślić na nowy świat, na nowy czas, na nowy sposób, tak by właśnie teksty, które wydają nam się być może zupełnie nieatrakcyjne, konwencjonalne, ptasie radio, tak, bajki zwierzęce, tak by one nam no właśnie pokazały problemy, albo pokazały te problemy, niekoniecznie rozwiązania tych problemów, ale problemy, z którymi się borykamy, no i naświetliły jakieś nowe aspekty starych spraw. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo, bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję.